To kolejny film cyklu Excel w minutę. Zostań ze mną, a opowiem ci o oknie czujki. Tak, jest coś takiego w Excelu. Na pewno masz w Excelu wiele ogromnych plików, w których jest kilka kluczowych miejsc koniecznych do nieustannego kontrolowania. Są w różnych arkuszach, a ty przechodzisz z jednego do drugiego i obserwujesz zmiany. Od dzisiaj nie musisz. Wystarczy, że uaktywnisz okno czujki. Formuły. Okno czujki. Teraz wybierasz pierwsze ważne miejsce w danych, które chcesz kontrolować. Tu jest to komórka F1. Następnie wybierasz dodaj czujkę. I dodaj. Zobacz, że tytułowa czujka pojawia się na liście. To samo robisz dla kolejnego ważnego miejsca w pliku. Wybierasz miejsce i dodaj czujkę. Dodaj. Dla kolejnego tak samo. Wybierasz miejsce, dodaj czujkę, dodaj. Od teraz widzisz wszystkie szczegóły z każdej czujki. A najlepsze, że jak dwukrotnie klikniesz na tę czujkę, to przenosisz się do konkretnego miejsca w arkuszu. Taki spis treści najważniejszych danych. Zamknięcie okna nie zaszkodzi czujce. Czujka żyje od momentu stworzenia czujki do momentu usunięcia czujki. Twoje pliki już nigdy nie będą takie same. Nie ma za co.